שנת בגדול ומגיעים התמיד ותפר בכל בבית קטן גרים בשלטן פרפומים. Depart Hattori, które produkują, wysyłają na maszyny, które dostarczają mojej duszy informacje, dzięki czemu potrafię pewne rzeczy widzieć. Żebym miał zasilanie plazmowe, bo mi naprawdę nie mam tego zasilania, muszę tak to odwrócić. Największy tutaj troszkę mniejszy, tu troszkę mniejszy, tu najmniejszy. Najmniejsze ujście czerwone będzie w tym wszystkim. Tak. Mówię, eksperymentalnie to trzeba dopracować, bo ja teorii tego nie znam. Nie? A pan co robisz? To powoduje, że stajemy się o wiele bardziej odporni na to implantowanie. A oprócz tego się usuwa około 75% implantów. Widzisz pan? Powiedziałam temu panu, żeby się zastanowił, co robi, bo on ma na wychowaniu dwoje dzieci. Czy któraś matka do syna powiedziała kiedyś, proszę pana? Musa pierdolony! Dopadli mnie. Przelec przez furtkę albo przez gaz. Piecha. Fajnie doprawiłem. I z bułeczką dzisiaj. To pierdolony Mossad. Penetruje w strojach wojskowych i próbują spacyfikować nas. Od tego jest policja. Tu mają przyjechać policjanci. Na oglądziny. Policjanci mają się stawić się tu. Rozumiem? Tak długo będą robić, a zadzwoni i nie go sprzątną. Bo tu już nie idzie wytrzymać. Palnik butanowy, wypalanie hologramu. Tak by się to uspokoiło trochę. I pączki umie zrobić, kluski na parze. Nawet sznurki te kenotan. Zachrzaw ten i lawo. Jej głos jest bardzo wiarygodny. Jej sposób mówienia jest bardzo wiarygodny. Na deser, kisiel, jeszcze ciepły dosyć. To nie jest człowiek. W ten sposób człowiek się nie zachowuje. Nie za mocno ciepły, taki letnio ciepły. Deparatory, bardzo proszę o nie włączanie dłużej niż na 5 godzin. Bo jest policja już. Jebany Mossadzie pierdolony! O jaki ból, Boże. I oparłem się na nogę. O jaki ból. Czy tak to może być? Omal nie upadłem. Kto się zajmie tym zaraz? Się oparłem mocno na nogę. No to ja słyszę od policjanty już. Ból nie do wytrzymania. Jeżeli się uda się złapać, a jak się nie uda? Muszę odpowiedzieć, zadane panu pytanie, panie policjancie. Panie Krzysztof, czy pan pytanie wyuczony do groma, czy nie? Boże. O jaki ból. Musiałem wrócić. Są to nanomaszyny, które są z poziomu subatomowego. Są znacznie mniejsze niż elektron atomu, znacznie mniejsze niż nam cokolwiek nam się wydaje. Jest to wytworzone przez nas. Jest to wytworzone przez ludzi z niższego poziomu, którzy rozwinęli swoje cywilizacje do maksimum. Między innymi Kononowicz i tak dalej mają tego typu technologie.